Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo cieplutko w niedzielne południe. Ja już przygotowana jestem, mam taką sukienkę, mam, którą ja chyba mam kiedyś pokazywałam. Taka kopertowa, bardzo fajna, ale wiecie, nie miałam gdzie, znaczy tak naprawdę pod płaszcz czy pod jakieś futerko do pracy to mi się jej nie opłaci, dlatego że to tylko, wiecie, narzucam w domu futro tam czy płaszcz i ściągam pracę i ściągam sukienkę, więc to mi się to zupełnie nie opłaci. Ale dzisiaj założyłam do kina, na Gladiatora jedziemy na 12:45. Sławek mnie namówił, mieliśmy taki też ciężki tydzień, a wczoraj żeśmy jeszcze robili kiełbasę. Kiełbasę, wędzonki i to Wam pokażę w następnym filmiku. Tak jak słyszeliście, w ostatnim filmie mówiłam Wam o tym, że jedziemy z Kingą właśnie do pani doktor medycyny estetycznej. Byłyśmy, pani doktor okazała się przesympatyczną osobą, w ogóle cały personel, nawet tam jak się dzwoni, słuchajcie, to słychać przez, czuć przez ten telefon tą ich energię i takie pozytywne nastawienie. I ja tu się śmiałam do pani doktor, że nadajemy na tych samych falach i nawet tak samo zwracamy się do swoich pacjentów, pacjentek. Tak naprawdę, bo jak usłyszycie w filmiku, jaka pani doktor jest przesympatyczna, wiadomo, to jest w stosunku do kobiet, nie? Ona, tak jak ja, żeśmy rozmawiały właśnie, że do facetów to się oczywiście nie zwracamy tam, kochani, i tam ten, ale do dziewczyn jak najbardziej. Wizyta przebiegła bardzo, bardzo fajnie i powiem Wam, że bezbolesnego zabiegu, jak ostatnio u pani doktor Magdaleny Tworek, na tyle razy, co ja byłam, to ja nie pamiętam po prostu. Także polecam naprawdę panią doktor. Adres będziecie miały, dziewczyny, pod filmikiem, w opisie. Dam adres, ale i numer telefonu. Jak będziecie chciały sobie zadzwonić, to polecamy naprawdę, bo możemy ją polecić z czystym sumieniem. Jestem od wtorku, kiedy myśmy były, we wtorek. Wiecie co, ja tak, we wtorek miałam włosy, nie? Dzisiaj umyłam i mam takie, no, pokręcone, bo one się z natury kręcą, więc już nie wyciągałam ani na szczotkę, ani nie prostowałam tą swoją prostownicą keratynową, ale mam taką prostownicę, więc dopiero tyle, co je wysuszyłam i są, jakie są. W środę byłam na paznokciach i mam takie kocie oko. Tutaj pani kosmetolog powiedziała, że to jest taka nazwa, kocie oko. To jest na czarnych paznokciach, wiecie, tam potem jakimś takim magnesem brała, żeby to jakoś tak się fajnie układały te drobinki. Bardzo fajnie i trzymają mi się po niej paznokcie bardzo, bardzo długo. Tyle, że mi szybko rosną, wiecie, więc muszę tak co 3 tygodnie, no maksymalnie co 4, jak nie ma tam już czasu, żeby co 3, no to co 4, ale jestem mega zadowolona. Chyba że gdzieś pierdyknę mocno o jak coś robię, to wtedy tam może się złamać czy odprysnąć, ale to jest normalne. No, ja jestem praworęczna, więc u prawej ręki często mam tego paznokcie tam o. Teraz to mówię, nawet i nie przedłużałam ich, bo stwierdziłam, że nie ma sensu. A one mi tak szybko rosną, że za 4 tygodnie, no ja mam teraz termin koniec, czyli po świętach. Muszą mi wytrzymać. No i w czwartek właśnie, wtorek włosy, środa paznokcie i czwartek byłyśmy u pani doktor Magdaleny Tworek właśnie na botoksie i powiem Wam, że już to jest czwarty dzień, czwartek, piątek, sobota, tak, czwarty dzień i ja już widzę poprawę. Kinga już widziała chyba na drugi dzień, bo ona sobie zrobiła zdjęcie, wiecie, ja też sobie zrobiłam, ale dopiero na drugi dzień to zdjęcie. I teraz jakbym zrobiła ponownie, to byłaby jeszcze większa różnica, aczkolwiek nigdy nie robiłam sobie takiego botoksu, żebym miała brak mimiki, no tego bardzo nie lubię i chcę, żeby to wyglądało naturalnie, ale żeby nie było widać tych zmarszczek, a pani doktor powiedziała, że mam te zmarszczki śmiechowe, tak grzecznie powiedziała pani doktor, kulturalnie, chodzi o te kurze łapy, niektóre tam miałam i widać je. Było na każdym tak naprawdę ujęciu, kiedy się uśmiechałam, to widać było te zmarszczki.
Więc tutaj mi pani tak ostrzykała, że ja już widzę poprawę i czoło, bo robiłam tylko trzy okolice, czyli tą lwią zmarszczkę właśnie wokół oczu i czoło. I póki co jak najbardziej to wszystko jest ruchome i nie zamierzam nigdy robić takiego, że jakby, wiecie, żelazkiem ktoś mi wyprasował. I rozmawiałyśmy właśnie o podniesieniu owalu. I ja myślałam o tym, żeby sobie tutaj ostrzyknąć nie toksyną, tylko kwasem hialuronowym. Ale pani doktor stwierdziła, że lepszy będzie jakiś zabieg, który się nazywa biostymulacja. Wam powiem dokładnie, jak już będę szła na to przed świętami, to będzie 19 grudnia. Na znieczuleniu wprowadza mi kaniulę z jakąś tam nicią i to trwa tak do pół godziny, taka wizyta. Koszt zabiegu też nie jest drogi, nie jest wysoki, a podniesie mi po prostu owal, wiecie, wyżej. Znaczy podniesie mi generalnie owal, tak, więc nie będę miała takich tutaj chomików, które było widać, zwłaszcza wtedy, kiedy miałam złe światło, które to jeszcze tym bardziej pogłębiały. No mówię, w tym momencie to, wiecie, tutaj nic nie robiłam, tak, no. Wstałam i tak chodzę, więc to też nie jest tak, że ja sobie tam czymś to w tym momencie robiłam, ale mówię, na tych ujęciach takich, gdzie jest to światło takie niekorzystne, to jeszcze bardziej to potęguje, więc źle się z tym czuję, nie chcę takich efektów. Jeszcze będzie czas na to, żeby się z tym oswoić. Póki co robię wszystko, żeby się, wiecie, nie dać tej starości i chcę się czuć komfortowo w swoim ciele, w swojej skórze, więc na pewno będę takie tego typu zabiegi robiła. A co to jest ta biostymulacja naturalna, tam ta pani powiedziała, to mówię bliżej, albo może jak mi pozwoli znowu nagrać, to też Wam pokażę. Dla wrażliwych oczywiście, jeżeli nie lubicie patrzeć, jak kują kogoś, to dla mnie, dla Kingi, to nie jest żadna rewelacja, żaden problem, żadna nowość, ponieważ my same robimy igły i to pacjentom robimy takie igły, wiecie, to tylko było takie delikatne ostrzyknięcie tuż pod skórę, a my robimy takie igły, słuchajcie, 12-13 cm w tyłek, no bo najdłuższe igły idą w tyłek, w te mięśnie pośladkowe. Więc na nas to nie robi żadnego wrażenia. Pani doktor była na tyle taka, wiecie, współczująca, że przepraszała za każde ukłucie, ale naprawdę wierzcie mi, że to nie jest ból, to jest takie tylko delikatne szczypanie, uszczypnięcie i to wszystko. Pani doktor jest bardzo, bardzo delikatna. To tak jakbyście robiły zastrzyki, nigdy w życiu nie miałam zastrzyków, nie miałam antybiotyku podawanego. Generalnie ja nigdy nie brałam antybiotyku, więc czy doustnie, czy w iniekcjach, ale ci, którzy biorą często, bo mają jakieś zabiegi takie, wiecie, no, w szpitalach, czy to wiedzą, że jak jedna osoba da, to boli niemiłosiernie, a ten zastrzyk podany przez kogoś innego może w ogóle nie boleć, więc to naprawdę jest ogromna różnica, kto robi jakie zabiegi, kto daje, czy pobiera krew, czy daje. Piszcie, czy Wy macie takie doświadczenia z igłami, z zastrzykami, czy też z właśnie z toksynami botulinowymi, czy kwasem hialuronowym. No, kwas hialuronowy kiedyś miałam i miałam wypełniane te bruzdy, ale to było 3 lata temu. I robił mi to pan, też pan doktor medycyny estetycznej, ale w znieczuleniu, więc ostrzykał mi, ja potem tego nawet nie czułam. Dlatego mówię, te zabiegi dla mnie nie są jakieś traumatyczne. I dla mnie było gorszym problemem to, że ja do tej pory szukałam kogoś, kto mi to zrobi dobrze. I tam w tej klinice estetyka w Łodzi to było bardzo fajnie wykonane i tak naprawdę uczciwie dziewczyny podeszły do swojej roboty, że ja widziałam efekty przez 8 miesięcy. A niestety nie wszystkie osoby, które mi robiły wcześniej, mogę
mogę o nich to samo powiedzieć, więc nie będę w ogóle mówiła. A tutaj mało, że pani doktor przyjeżdża do Tomaszowa z Warszawy, bo w Warszawie też tam pracuję w firmie. Jeżeli by Wam zależało, to ja poproszę o numer telefonu i też wpiszę pod filmem. To jeszcze robi to bardzo fachowo i bardzo delikatnie. Jest przesympatyczną osobą. Słuchajcie, jest to tak ciepła, zresztą będziecie widziały na filmiku. Jest tak ciepłą, sympatyczną osobą, że naprawdę jak się wejdzie, to czuć od razu to ciepło, wiecie, w całym tym pomieszczeniu, gdzie się z nią przebywa. No, więc ja widzę już fajne efekty, tak naprawdę tak po 10 dniach, dopiero po 2 tygodniach będzie taki pełen efekt, więc czekam na to. Zbieram się, bo już za 15, 12, my do Tomaszowa mamy takie 20 km, więc dzisiaj ruchu nie będzie, bo to niedziela. Zbieram się pomalutku i może potem sobie jeszcze na kawkę jakąś z mężem usiądziemy, bo to jest w Galerii Tomaszowskiej. Potem dzieci mają przyjechać, bo też teraz pojechali do Kuby, Maksym i z Jackiem, bo myśmy byli w tydzień temu u Kuby, a oni pojechali teraz, bo będzie Mikołaja, więc myśmy już swojego Mikołaja zawieźli, a teraz pojechali właśnie z Maksym do Olusia, do Kuby i do Asi. Jak przyjadą, to sobie może posiedzimy też u nas. I tak jeszcze wracając do tych zabiegów, ja tak jak jeździłam do Warszawy, do fryzjerki, co miałam wtedy te doczepy, tak jak jeździłam do Łodzi, do tamtej kliniki, to ja też mam, wiecie, po 80 km w jedną czy w drugą stronę. Kinga coś pyta. W jedną czy w drugą stronę, więc warto dojechać. Nawet powiem Wam, że jeżeli to ma być raz na pół roku, czy raz na rok, to... A jeszcze mi pani doktor zaproponowała usta, mówi, że ona by mi pięknie, przepięknie zrobiła te usta. I nie wiem co... muszę się zastanowić, bo to nie zapisywałam się, dlatego że muszę temat przemyśleć. Te zmarszczki tutaj, co są, być takie... to one, jak się wypełni usta, delikatnie oczywiście, bo to nie chcę mieć takiego glonojada, to one wtedy się niwelują. Ale zobaczymy, jak będę wyglądała po tych zabiegach, które będę robiła teraz sobie jeszcze w grudniu, po tym zabiegu z tym podciąganiem, tym liftingiem takim. To jest chyba raz na rok, chyba raz na rok to jest, albo raz na 2 lata, no nie pamiętam. Jak będę już bliżej tego zabiegu, to ja to poczytam o tym i Wam powiem mniej więcej, na czym to polega. Wiecie, też mogłabym zrobić tak, że poszłabym na te zabiegi i w ogóle bym nie powiedziała, ale dlaczego? No, to są fajne rzeczy, które pozwalają nam czuć się pięknymi. Mnóstwo kobiet, większość kobiet chce być piękna, chce się czuć jak najdłużej piękną, więc ja polecam te zabiegi. Nie robiłam nigdy, wiecie, nie byłam na takim zabiegu, gdzie używano by skalpela, albo takie, bardziej takie no inwazyjne, no chyba to nie ma bardziej inwazyjnych jak skalpel, więc ale kto wie, może z czasem. Na razie na to nie mam ochoty, na razie do tego nie jestem przekonana, póki mam te zabiegi, które na mnie działają, to na pewno będę z nich korzystała. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a te osoby, które nie mogą, nie chcą, to oczywiście zapraszam do następnego filmu, który będzie takim już... O matko, vlogmasem! Będzie już vlogmas. Dziewczyny, widzicie? Dzisiaj jest vlogmas. Dzisiaj jest pierwszy? No dzisiaj jest pierwszy. Ale ja gapa jestem. No dobra, więc dałam ciała, zapomniałam, że dzisiaj vlogmas, ale to wszystko przez tą kiełbasę wczorajszą, mówię Wam. Takie moje wytłumaczenie jest. Wszystkiego dobrego na tą niedzielę. Do zobaczenia w następnym filmiku. To już będzie vlogmas. Pa, pa. Just wanna watch them stars fall with you. Don't want to try to make up dreams just to be seen. I want to lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky, it's not what we know, it's where we go. It's not what we see, it's what we choose to be.
Nie czuję, pani pacjentko. Czuję się cudownie, pani doktor jest przemiła, tu jest atmosfera, słuchajcie, taka jak to jest miejsce, do którego zapraszamy i polecamy z całego serca. To jest jak u nas, jak właśnie jakbyśmy byli u siebie. To jest tak. I polecamy również, a tam. Ja chętnie skorzystam. A nawet damy wam pod, w opisie pod filmikiem. Pani doktor pracuje w dwóch lokalizacjach, tak? Tak. W dwóch, tak, więc tak. Tutaj w Tomaszowie Mazowieckim i w Warszawie. Dokładnie. Czyli w opisie będą kontakty do obu miejsc. Zaczynamy, tak? Najpierw... Tak, najpierw przecieramy, dezynfekujemy skórę, następnie musimy zaplanować zabieg, z tego względu, że jak wiadomo, plan to jest najważniejsza część. Także teraz będziemy rysować kropeczki w miejscach, gdzie podamy preparat. Okej. Okay. I uniesiemy brewki w górę. Ja się spodziewałam, już kiedyś miałam ten zabieg, więc spodziewałam się, jak będzie wokół oczu, ale nie spodziewałam się czoła. I okazało się, że czoło jest... całkiem spoko, całkiem do zniesienia, więc... Wszystko zależy od tego, kto robi. Już teraz wiem, nie że... Nie taki diabeł straszny. Tak, już teraz wiem, że naprawdę... No, pacjentki ewidentnie widać, że uśmiech to jest najbardziej wyćwiczona emocja. Totalnie. Możecie się nie zgadzać, ale tutaj fakty mówią same przez siebie. Znaczy człowiek jak się złości i śmieje, to i tak marszczy oczy. To wszystko tutaj jest złości się całym sobą. Tak. Albo to jest taki sarkazm po prostu, że trochę złość, a jeszcze uśmiech do tego. Tak, na koniec. Czasami to trzeba właśnie puścić to wszystko i oczywiście obśmiać się na koniec i tyle. Dokładnie, dokładnie. To też jest moja taktyka. Jakiś telefon dzwoni. Do przeżycia? Oczywiście, słuchałam. Ktoś dzwoni, ale to nie będę. Nie, nie wiesz, nie wiem. Nie no, jesteście mega działa. Nawet tutaj? Tu jest duża objętość, więc czasem zobacz. I zezłościmy się z drugiej strony. W dół, 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 dół. Zawsze mówimy do pacjentów, żeby rozróżniali ucisk, o, ucisk od bólu. I no. Ludzie mówią, czasami nie rozróżniają, co boli, a co jest uciskiem, nie? Tak samo tutaj, to jest ukłucie, ale to nie jest ból. To jest takie ukłucie, no tak. Musi być jakieś tam... Ale pani to robi niezwykle delikatnie. Nie mam dużo porównania, ale wierzę ci, bo ty miałaś już więcej razy. Przepraszam, to będzie szczypało, nie. Ja też lubię, jak nie chcesz delikatnie zejść, tak powiem. I se zmuścimy. W dół brewki, w dół. O, tak pięknie i luźniutko. Puszczamy. To jest skórny przyczep tego mięśnia. I niestety dlatego to jest takie wredne, nieprzyjemne. I ostatnio, moja droga, proszę się delektować. Będzie to wisienka na naszym toksynobotulinowym torcie. On szczypie, czy no jest super. Nie, jest okej. Niesamowita kobieta. Jest okej. I teraz wytrzemy ślady walki. Nie wiem, z kim pani patrzyła, ale ze zmarszczkami. Ja nie. Walka z czasem jest możliwa. Mówią, słuchajcie, że nie. Ale nowy rok, nowa ja. Wyjdzie tak. Ten nowy rok idealnie przygotowany. Wypracowany. Przychodzi czas, że kobieta tak jakoś potrzebuje. Potrzebuje, a poza tym jest takim, bo już nawet jak człowiek wraca do domu, jeszcze nie widzi efektów, to i tak już czuje się taki wypielęgniowany, dopieszczony. No, tak, to prawda. Totalnie. Ago, zakończmy to. Jak oceniasz zabieg? Bo tutaj na razie nic nie widać. Słuchajcie, nawet zaczerwienie jakoś bardzo nie ma, więc nie. A odbyło się. Tak, odbyło się. Co się robi? Wszystko było. Pani robi to bardzo niezwykle delikatnie, naprawdę. No możesz powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń z innymi miejscami, tak? Mówię, bo już to jest chyba mój szósty botoks, więc numer jeden. Zdecydowanie polecam. Bardzo dziękuję. Bardzo polecamy doktor Magdalenę. Dziękujemy wam bardzo również za oglądanie. I zapraszamy oczywiście. Tak, to moja mamusia i moja pierwsza pacjentka. Dzięki niej zajmuje się tym, czym się zajmuje. Zobaczcie, mama i córka. Gdzie to napisać, no. Tak? Przepiękny. Też to nie wierzę. Jest taka piosenka, nie? No zawsze młody, forever young. Jest. Można być, jak się dokładnie. Ma taką córkę, która wszystko tutaj... Tak, która się zajmie wszystkim. Tak, no to jest tak dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za miłe słowa. Bardzo dziękujemy za zabieg i widzimy się za 2 tygodnie. Tak jest, zaraz się umówimy. Ślicznie również. Tak.